Stream Elements. Pisze XANTOR210 i Snow Life. Streaming Family Farm Seaside, Dzień Prania, Misje Specjalne, Wiejskie Życie nad Morzem. Nikram Twitch. Pisze cześć. Siasi. Pisze hej.
TSIA2501. Pisze cześć Xantor i widzowie. Cześć! Cześć, 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 Nikram! Cześć, Tasia! Cześć, Tesia! Nie no, to jest śmieszne, że jest Tasia i Tesia, no. Takie komiczne. Pisze cześć, Teresa. Tak więc, witam pozostali oczywiście, co siedzą w krzaczorach. Tak więc serdecznie powitanko już za mną. Zacznę klasycznie, czyli siema ziomki, to inaczej było. Siema ziomki, ale witam Ksantora na kanale. Już straciłem ten głos chyba, nie wiem. Dobra, jakoś tak było. TSIA2501. Pisze, masz źle podpisane, bo misję już robiłeś. Jakie misje? O matko! Nie kliknąłem gotowe, dziękuję. Ale później po streamie muszę jeszcze to edytować, bo to już zapisane będzie. Przepraszam. Zawsze zapomnę kliknąć przycisk taki jeden. Jeden mały przycisk. Gotowe. No, dzięki, dzięki. No, już jest dobrze, tylko po streamie jeszcze będę musiał to zmienić, a na Discordzie to już nic nie poradzę, że tam powiadomienie jest z tego. No, kurde, skleroza, no nie pamiętam, żeby to nacisnąć. Już jest dobrze, nie? Tak? No, już jest dobrze. Proszę o potwierdzenie, czy już jest dobrze, bo ja tego nie widzę tutaj. I przełączam na czarny ekran, standardowo, który za chwilę będzie ekranem wiejskiego życia nad morzem. No właśnie. No. I
standardowo ogarnąłem sobie wiejskie, nieogarnięte, totalnie wiejskie sobie ogarnąłem. No właśnie po rozpoczęciu streama, nie? Prezenty dwugodzinne, jednogodzinne, zasiać. Bo tak akurat miałem zasiane na 7 godzin, zasiałem nikoczynkę. No i tak. No a to jest skarbowa, no to tam skarbowej nie robiłem, chociaż 4 godzinne rzeczy też miałem. Takie jak gruszki i szpital. To też skarbowa jest to 4 godziny, no więc tutaj mam 64 energii. I jest... Jeszcze szukam tego. To jest tutaj. No. Czyli... Pyk, 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 i pyk. No i jest 154 energii. Mariolka coś tutaj chodzi. No i ten. Tak zerknąłem, bo się kręci. No dobra. I okej. No i teraz... Ten tego tamtego, ja się pytałem na Messengerze grupy Ewy Knieńskiej, czy to jest koniec 3x4, czy będzie 4x4, jakoś dużo osób to przeczytało, bardzo dużo jak na tą grupę Messenger i nikt mi nie odpowiedział, nie wiem w sumie. Ale chyba 3x4 to koniec, nie? A jak nie, to nie jest. To znaczy, że źle nazwałem streama, nie? Matko, nie wiem. Tak więc buduję to. Pyk. No, dobrze, dobrze. To już jest koniec. To już jest koniec. Nie będzie nic. To jest jeden zespół jakiś, nie pamiętam chyba. Nie wiem, czy czerwone gitary, czy coś innego. Nagrali taką piosenkę, to już jest koniec, nie będzie nic. I tak nagrali taką fajną, ładną piosenkę i skończyli swoją karierę. No to pewnie wszyscy znają tą piosenkę, a to właśnie na zakończenie kariery nagrali. No, i ten. Tu jest do odebrania. O, no tak, ona się chowa. Czyli poszła sobie w pizdu. Ze skarbowej, no. A tutaj ten. Ja w tej chwili najlepiej, bo tutaj te rzeczy, no to nie ma co... Wakoniki? O. Właśnie, najlepiej to by było poszukać, czy tu nie ma jakichś prezentów. Tesia, ty masz oczy jak orzeł. Popatrzmy razem, czy tutaj czegoś, jakichś prezentów nie ma, kurczę, tak trzeba popatrzeć dokładnie, czy tutaj, kurde, coś nie jest ukryte, nie zebrane. Jakieś paczuszki. No tutaj za mostem raczej nie ma. Bo za tymi mostami, za kamyczki, czy tam diamenty, raczej nic nie ma. Coś mi źle działa to. Jakoś FPS jest słabo. Nie wiem czemu. Mało FPS-ów dzisiaj mam w wiejskim. Może dlatego, że tak ciepło, nie wiem. Nie, właśnie nie wiem, bo nie zaktualizowałem BlueStacka. Była aktualizacja, pobrałem plik, ale nie zainstalowałem jeszcze. No to nie wiem. Brzydko, brzydko działa, bardzo brzydko się zacina. Nie wiem, bo ja nie widzę tutaj żadnych paczuszek, jak wygląda. Chyba wszystko pozbierane. I tak, no. Chyba nie ma. No, ale biorąc pod uwagę, że tu właśnie, no tych rzeczy już nie muszę wykopywać. Mikrofonów, nutek, magnetofonów i płyt. Ani robić zeszytów nutowych, czy jak tam zapisów nutowych. Tylko po prostu wykopywać to, co tutaj jest, żebym miał na następną. Czy w tym przypadku albo trawę, albo drzewo ściąć. Akurat mam dużo energii, a to można się zabrać ze drzewa. One mają 50. Pyk. Jedno drzewko. Ale tych patyków zawsze leci, nie? Przy okazji. No i trzy drzewa i można trawę jeszcze. Pyk, bo trawy też mam mało. Akurat to jest taka trawa, co patyków nie daje. No i dobrze.
TSIA 2501. Piszę tylko za kamyczki i obraz powiększ, to będzie widać z daleka kiepsko. Ja blusz tak nie mogę aktualizować, bo mi błąd wyskoczył. A była dzisiaj czy wczoraj, nie wiem. Może przy... O, jest, tu paczuszka jest. Tylko powiększ, wiesz, to już jest tak. A co ty oglądasz na telefonie, czy co, że to tak mam, takie małe masz? Tysio? Jak na komputerze pełny ekran, a jak na telewizorze, to w ogóle... Ja dobrze widzę na monitorze, bo mam 27-calowy monitor, to dla mnie to jest duże, nie? A więc odnosząc się, jak masz monitor 19-calowy, to rzeczywiście to jest mniejsze. Zgadza się. No, chyba że oglądasz na tablecie, to już jest w ogóle. Tablety są małe. Ogólnie są duże, ale to nie jest tak jak 25 czy 27-calowy monitor. Nie ma takich tabletów 25-calowych, no bo to już... Jak to trzymać, nie by było. No. Tak jak... TSIA 2501. Piszę na komputerze, oglądam. No, to jak? To czemu masz małe? Co to nie? Możesz pełny ekran włączyć na Twitchu. Bo tak rzeczywiście, jak Twitch jest czat widać i ten, to jest rzeczywiście małe, ale zawsze można włączyć full screen, tylko minimalizować, żeby napisać komentarz. To wtedy widzisz tak jak ja, nie? No, ale dobra, jedną paczuszkę znalazłem, widziałem ją, a tu jest paczuszka jeszcze. Tylko cholera, nie mam energii. No, trzeba będzie do tej paczuszki dojść. Tylko sobie zużyłem energię. Ale jest 3-2 dni jeszcze, nie? To więc na spokojnie. Muszę tutaj... Szkoda, że nie można znacznika postawić. W niektórych grach są do stawienia znaczniki. Bo ten gramofon, nie wiem, to nie jest chyba rzecz. Nie mogę tam iść. To jest po prostu dekoracja. Ale tu jest paczuszka właśnie. To jest paczuszka do wzięcia. Też coś jest. No i gdzie ten kupiec jest? Kupiec. TSIA 2501. Pisze, ja tobie pisałam, żeby ci łatwiej było szukać paczek. A że mi był? No może i tak. Kupiec jeszcze się nie skupał. Tak więc... jeszcze dwa statki potrzebuję do dwóch łopatek. No dobra. Okej, no ale to ten teraz, tutaj. Paradej! Przechodzimy do Paradej! Łączamy Paradej! I trzeba zapisać, tak? Nie, trzeba tu, o tak! Tylko to jest takie dziwne, że pokazuje 2, 3, 4, ja mogę sobie ją... Aha! Ojejku! To już nie mogę tego zmienić? Usuń. Nie, mogę. Można zmienić. Tak, to można edytować. Na przykład mogę sobie tak, pyk, tą paradę. Mogę sobie usunąć, żeby też ta szła pierwsza. A... czekaj. A ta szła dalej za nią. No. Bo ta jest pierwsza, ostatnia, ważniejsza, pierwsza będzie szła, będzie odstęp i będzie szła ta za nią i tak trochę dalej. Zapisz. Zmiany, które zastosuję, że paradę zacznę obowiązywać podczas... Co? Zmiany, które zastosujesz w strukturze parady, zaczną obowiązywać podczas następnej parady. Ale to chyba po prostu jest, że zanim przejdzie... No nie, już jest następna parada. No, ale... No tak głupio napisali, bo można by pomyśleć, że aż następną paradę zrobią w następny skarbowy. A to chodzi o to, aż ta parada se przejdzie jeden raz przez ulicę i już, nie? Czyli za chwilę, można powiedzieć. No ale ona wyskoczyła już i rzeczywiście idzie samochód i idzie statek z pszczółką. Samochód ten taki, takie dziwne to są. Proporcje totalnie do dupy. Chyba, że to są balony, to może jeszcze. Bo to są chyba... Nie wiem, to chyba nie są ludzie w samochodzie. Tylko balony, nie? No to bardziej. Parada. No jak to parada, nie? No wiadomo. To też jest balon tej.
pszczółki, no a tutaj idą, no niech będzie ludzie, misie i krokodyle. No, no, no. Muzykanci. Ci tutaj za pszczółką z makarasami, a za samochodem z trąbkami. No. I zrobiłem taki odstęp, tylko nie wiem, czy oni ten odstęp robią. W ogóle. Nie wygląda, żeby jechali w odstępie jednej parady. Po prostu idą jeden za drugim. Ta konfiguracja to tak nie w 100% jak pomyślałem. TSIA2501. Pisze, puste grządki masz. Gdzie mam puste? Gdzie puste? Wszystko posiane, co ty mówisz? Kończyna za 8 i za półtorej minuty. Nie, nie. Chcesz widzieć puste grządki, Teresa? Już to kończyna jest. Rośnie sobie. Dobra. No i ten ogarnięte tutaj oczywiście to jest, gdzie to jest ta parada, to daje 15 mocy co 6 godzin. Szkoda, że nie co 4, no ale dobra. Bo tu daje co 4 godziny 25 OP. A, coś nie wiem czemu zrobili co 6. Nagroda Skarby Przygody. TSIA2501. Pisze z drugiej strony za zwierzętami. Nie, to jest błąd gry, wiesz? Bo ja kombajnem siałem. O, widzisz? To jest znany błąd Family Farm Seaside. No, jak kombajnem siałem, to wszędzie zasiało, nie? Bo to, patrz, jak się kliknie, to jest kończyna, jak się ten... To jest taki... I ona jest, jej nie ma, ale ona jest. No, dobra. To często się zdarza, to już nie patrzę na to, to jest błąd znany. No. Pyk. Czyste bileciki. Dzisiaj mamy poniedziałek. Mogę pójść do Marzeny. Kliknąć na społeczności. Właśnie nie pamiętam, czy społeczność w ogóle ogarniałem. Kto tu jest? O, Teresa, cześć. TSIA2501. Pisze w społeczność, wejdź i wróć. No wiem, tak powinno się naprawić. Ale ja na społeczność trochę na dłużej teraz, bo mam... Nie robiłem jeszcze. Tak więc wiesz. Ta muzyka może być taka przymułowata, ale chociaż nie jest to walenie i trzaskanie okien. Nie znam tego Rosfleset, jakiś, jak to się nazywa? Nie znam tego modka. Robselet 1, a będzie Robselet 2 jeszcze on zrobił. Nie miałem tego modka nigdy na Amidze. To jest jakaś taka nieudostępniona przez niego gdzieś tam dla wszystkich publicznie gdzieś. Ale fajny utworek. Teraz mi się podoba, rozwinął się. No. Ups, czy ja dałem przypadkiem dwa jaja strusie? Nie, to przez pomyłkę dałem. Ja chciałem dać ten. Dwie kaśki, a trudno. No to nic nie stało tam, kurde. Nadrobi się. Niestety kaśle zrywa mi się tak często, ostatnio bardzo często. TSIA2501. Pisze hahaha. No właśnie. To jest moja taka ta. No to jest. Bardzo jestem rozkojarzony, to mi się zdarza. Bardzo często. I ta, po to tu przyszedłem, właśnie, żeby. Marzenie. Nacisnąć gotowanie.
Co tam, Nikram, powiesz? Co tam u ciebie słychać? Jak tam się czujesz? Zdrówko, dobrze? I w ogóle? Co tam oglądasz na Twitchu jeszcze oprócz mnie? Dobra. No i teraz wyjdę już, żeby się ładowało i napiszę do Marzeny na Discordzie. Bo zapominałem czasami, nawet podczas streama. To już zaraz będzie to działo, ale to jeszcze godzina prawie. Te oliwki, fajnie. No i tak. To jak będą wszystkie o, kopytkowo zaś nawiozła cytryny. Ale ja wolę sobie poczekać na wszystkie, za 20 minut będą. Szkoda mi paliwa na kilka drzew. TESIA 2501. Pisze, ona naprawiło się. Tak, tak. Ale to nie jest taki błąd straszny, to nie przeszkadza, to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia do tego, że to już po prostu tak we wiejskim życiu jest i nie zostało nigdy naprawione. A może nikt nie zgłosił, bo to nie jest taki aż przeszkadzający błąd, w niczym on nie przeszkadza, tylko że wizualny. Tak. No i ten, oczywiście tutaj nie mam chyba czystych biletów. Chociaż mógłbym sobie wydropić, bo mam trochę tych paczek. No jest 10. Tu chyba nie będzie. Tu karma. I tu może wypaść trochę czystych biletów. No fajnie, 30 dużo z takich 6 paczek. A nie? No to przy okazji z nasionka wezmę do społeczności. Tak i... Ładnie, 80 czystych biletów jest. To mogę sobie spokojnie pójść na konkurs piękności. Jeszcze ten przepustkę sobie sklikam, bo tu widać nie patrzyłem dawno, jak kufry się nawet wykopały. Z tego co wiem, to zwierzaki biegają, kufry wykopane, klienci zrobieni. To można schować ich. Chwilę poczekać, bo pies kot szybko przebiegną, żółwie też są szybko. Dzięki Teresie Magdalenie. Za co bardzo jeszcze raz dziękuję, Teresa, za tą podpowiedź. Bo to nie tylko to, że żółwie szybciej przebiegają. Ale też jest duży plus, że mam więcej miejsca na technologię. Te oliwek mogę na przykład o jedną więcej, czy tam postawić, nie, czy jedną, czy dwie więcej. No i też tam na przykład fasolkę, czy chińską paprykę. Też tutaj się więcej mieści, bo nie ma tu domku, tylko tu jest. No i przy okazji żółwie migiem wracają. Więc żółwie lepsze nawet od tych głupich niedźwiedzi. No wiem. Bo niedźwiedź to tam potrafi. TESIA 2501. Pisze, nie ma sprawy, cieszę się, że pomogłam. No, tutaj akurat twoja pomoc jest niezapomniana. Bardzo pomocna. No i fajnie, kończynka dojrzała. A tu przeklinają w tej piosence, masakra. Rowy question to jest, no tak, pamiętam. Skończyło się, ale puszczę jeszcze raz. Czekajcie, to trzeba cofnąć. Niech poleci.
jest motek godny posłuchania z dawnych czasów. Jakieś kurwa napięcie, że to się tak patrzę. Dobra, skończyła się, ściszam już. TSIA2501. Pisze, no dobrze, że w społeczność weszłam, bo mi Kamcia kliknęła paczki i zapomniała napisać. O, a jak piszecie sobie na Discordzie? Czy nie, SMS-y też możecie w sumie, jak sobie te numerki wymieniliście, ale nie wiem. Czy na społeczności, nie wiem, w sumie na wiejskim można pisać też, ale ja z Marzeną na Discordzie sobie piszę i nikt nam nie oglądał, nie słyszał mnie. Przyszedł, przywitał się i nie zareagował na moją dyskusję. No, dobra. Mariolka. O, dobrze, bo ja Mariolce mówiłem, że już kliknąłem statek. W ogóle ten. Dosyć długo udawało mi się statek puścić. 8:30, tak z dwie minutkę. Do 8:52. Jakoś statek puszczałem, tak co coraz później po minutce, po minuty. I wczoraj zapomniałem. Miałem o 13:06. No jak już było 13:06, to dzisiaj też zapomniałem. I chyba o 15:35 dopiero puściłem. Albo nawet później, bo się nie spieszyłem do tego. Czyli tak przed 16, no ale już widać dużo zrobiło. I tutaj muszę ważną uwagę powiedzieć. No, ludziki, kochane moi widzowie, no przepraszam, ci co mi klikają statki, bardzo przepraszam, ale mam tylko 37 dukatów w tej chwili. To jest okropnie mało. Tutaj sobie oczywiście kupuję, nie? To jest tak jakby krowa milionerka, tylko za zielone dukaty. Ale no niestety, no to musi przybywać po dukaciku lub czasami po dwa, bo czasami wypadnie. Albo się kupi w rejsie handlowym jeszcze dwa. Bo to zdaje się często czas trafia... nie mogę, język mi się plącze. Trafia się dosyć często właśnie, rejs handlowy. No ale i tak to jest bardzo mało dukatów i tutaj... nie mogę zrobić dżudzy kopytkowo, nie mogę zrobić kamci już robiłem rano zresztą i... TSIA2501 pisze tak na Discordzie, piszemy, ja dzisiaj w pracy byłam cały dzień i farmę na szybko zrobiłam i sorki za brak ładunku ode mnie w Łodzi. W Łodzi na Przemysłowej, tak? To znaczy, na jakiej ulicy w Łodzi? Nie, żartuję. W statku, to są statki, nie łodzie. Dobra. Ten. Ach, jejku, no i ten. I tutaj nie, bo to właśnie trzymam ten jeden bilecik dla Mariolki, mojej kochanej. Ale ona tak późno statek już ma, 23:30 jakoś. Bo 23 chyba równo. Ale tak bardzo późno, bo wczoraj wróciliśmy z Gdańska o 22. Nie poszła od razu kliknąć, tylko po niecałej godzinie weszła. Pisze, znaczy statku, sorry. No wiem. Właśnie jak napisałaś ode mnie w Łodzi, jeszcze nawet nie z Łodzi, tylko w Łodzi. W Łodzi. Jak powiesz w Łodzi, no to się kojarzy od razu, że z miejscowości, a nie
że z Łodzi by bardziej pasowało, że w Łódce. A jak powiesz w Łodzi, no to już się kojarzy, że w tej Łodzi tam niedaleko Warszawy, nie? Kurczę, tam w sumie. No. W sumie tak blisko to nie jest, ale to w sumie bliżej niż od Krakowa czy tam od Arnety. No. Ojejku. No i jak streamik nazwałem inne pierdółki, no to po prostu są pierdółki po prostu. Wrócę sobie, bo miałem puścić czyste bilety i zrobić konkurs piękności, nie? Bo to akurat fajnie się robi, akurat jak się zrobi konkurs piękności, to się czyste bileciki zrobią w tym czasie. No to jeszcze zależy od szybkości telefonu, czy tam komputera, na którym jest BlueStack. Na komputerze robi mi się to bardzo szybko. A na telefonie jak krew z nosa, nie? Bardzo powoli też odwiedzanie kumpli. Na telefonie to jest gdzieś, nie wiem, blisko pół godziny. A jak robię na komputerze odwiedzanie kumpli, to jest 15 minut. Właśnie, bo jest... O, właśnie to już się wczytało. A na telefonie jeszcze bym czekał w piernik niedługo. Czy tam jak nie piernik, to wafelek. Może sobie każdy zjeść, co chce. Ale to już kwestia gustu. No. Dobra, no i oczywiście, no już nawet nie zależy mi, żeby ta była ta, że trafiłem. Po prostu robię wyższy poziom, więcej punktów, jak to, o, ten ma taki prawie taki sam poziom, ta preta. Więc jak pójdę do następnego, będzie miał 15 tysięcy, 20 tysięcy, to nie, a ja będzie miał 32 również, albo 40, więcej, rzadko, nie, raczej nie będzie miał 32, to jest bardzo, o, ma 17, malutko. No to oddaję głos dla Prety i nie trafiłem, bo TSIA jednak... TSIA 2501, no. Pisze pierwsza farma. No widzisz, pierwsza. Też dałem na pierwszą, a wygrała druga. No Teresa. To jest dziwne, nie? O, jak tu ładnie. Co to w ogóle, co to jest, jak pomniejsze? Nie da się bardziej pomniejszyć. W ogóle te ładnie to wygląda, ale nie wiem, co to jest w sumie. To tak jak u Mariolki jest ładnie, ale nie wiadomo, co to jest. W sumie, no tak w sumie u Mariolki to tak teraz jest dziwnie. Jakieś ryba, delfin, śnieżki, nie wiem. Nie wiadomo, co w sumie. Może miało te... Tak jak rabatki z kwiatków zrobią, to też w sumie nie wiadomo czasami co, tylko ładnie wygląda, nie? No po prostu. A tu jest tak sobie... po prostu no taka farma rozwlekła. Przez mnóstwo niewykorzystanej przestrzeni, bo jak Santor bym tak nie zrobił, żeby było pełno ziemi niezagospodarowanej, ja tak nie robię. Więc oddaję głos. Dlatego niższego poziomu by mi się bardziej podobał. I tu jak wygrałem. Dziękuję. To ostatnie. Dobra. Tutaj teraz zawsze ja preferuję równouprawnienie, czyli idę do niższego poziomu. Jeśli niższy poziom miał wywalone. O, właśnie tak jak tutaj. Niższy poziom miał wywalone i w dupie po prostu konkurs piękności, to ja też mam takiego w dupie. Idę do tego drugiego. Jak drugi ma ładnie. To znaczy posiał. To już jest na plus, to mu oddam głos. No, ale nie będzie. Ale też taka farma maksymalnie niewykorzystana w ogóle tutaj. Bo tutaj świeci taką próżnią na tej farmie. Jeśli próżnia w ogóle może świecić. Nie! Próżnia może świecić, przecież przez próżnię przelatuje
Światło słoneczne, to ten, czemu nie? Dobra. No i LK, czyli Mariolka. Samo LK wpisuje i to działa na Mariolka. Dobra. Moja. O, zmieniła, no tak, bo podstawa. To znaczy ten, baza była wczoraj. I... No ja wiem dlaczego, bo to było wczoraj późno o 23:00. To zrobiła po prostu na szybko. Nie chciało jej się. Ja mówię, późno wróciłem. 22:20 byłem w domu dopiero, jak wróciłem do Gdańska. Szybko. Jeśli ja poszedłem się wykąpciać jeszcze o 23:00 szybko, na szczęście to shorta nie trzeba w ogóle konfigurować, tylko napisów to tam było bardzo łatwo, bo 20 sekund i nie trzeba robić miniaturki, nic, tylko ustawić premierę na o 10 rano jutro i shorty był już na YouTube. No, bardzo dobrze, że to był short tylko. No i w sumie to się nie oddaje jednego głosu dla Mariolki, tylko 5, czyli jeszcze 4. Dobra, polubię tulipan. Nie będzie. Będę polubiający mnie tulipan. I wracam. Fajnie. Dzisiaj mniej widzów jest, widzę. Takich ogólnie, ale... No jest to w zadowalającej ilości. Ogólnie. No i wiadomo, czyste bileciki się zrobiły, to można... puścić następne. A mam jeszcze na 3 rzuty. Pięknie. Mówię, te cytryny dojrzeją za niecałe 5 minut, 4, to sobie wtedy użyję kombajnu, idę na wyspę. Bo na wyspie są, można powiedzieć, dwie rzeczy do zrobienia. No mogę zrobić sobie oczywiście łódź podwodną, chociaż niekoniecznie, ale zrobię tutaj. Na fontannie obfitości mam 22 energii, to można by dorobić coś z tych rzeczy takich właśnie, których mam. O! Esencje wodomorskie mam 176 najmniej. To sobie zrobię 12. Fajnie. No i w sumie za... O, przetłumaczyli to. O, fajnie, bo ja napisałem do Centara Games, do supportu i przetłumaczyli, poprawili tą poprawkę. Super, super. Bo tu było, jedna energia regeneruje się co 20 sekund, a już zrobili, jedna energia regeneruje się za 13 sekund. To jest super, cieszę się, że to poprawili. To właśnie w ostatniej aktualizacji weszła ta poprawka. Pięknie, cieszę się, że wzięli mój support pod uwagę. Super. Jeszcze będę chciał im zgłosić, to pewnie też w następnej aktualizacji wyjdzie. Może też wezmą to pod uwagę, bo tu nie tutaj. Jak tutaj się wejdzie w te przepisy, o te nie to. O tutaj. Tutaj też? No tutaj też, tak. Ale ogólnie jak się wejdzie w te przepisy, odpowiednik mięsa albo to, to w wersji gry po angielsku po prostu są nazwy dań. Każde po angielsku. Oczywiście po angielsku, wiadomo. Ale są po prostu, masz zupa serowa albo lody klonowe i tutaj. A na przykład tutaj czasami... O,
No właśnie, w tym przypadku tu jest przepis na szaszkółkę. No, dziwna nazwa, ale dobra. Szakszukę, no ale dobra. Nieważne. I jeśli jest sama nazwa, to by było szakszuka, a nie szakszukę. I są niektóre potrawy właśnie, które z dopiskiem przepis na mają inną nazwę. O, tak jak na przykład przepis na świąteczną coś tam. I też nie widzę całej nazwy przez to, że jest przepis na. I powinno być świąteczna, a coś tam. Nawet nie widzę całej nazwy. To jest właśnie też błąd. I jeszcze tego nie zgłosiłem do supportu. No ale po prostu po angielsku jest to dobrze zrobione, na polski jest to zwalone. Źle zrobione. To trzeba po prostu zgłosić. I będzie wygodniej. No bo właśnie... Tak. A tak słucham, co tam tak pipka, a to mój Bartek lutuje chyba tam i po prostu jak mu się nagrzewa, to pi 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 pi. No, no, no. Specjalista od takich naprawiania takich fajnych rzeczy. Elektronicznych. To sobie odebrałem. No właśnie, tu w konkursie piękności też mogę sobie odebrać. 6. I wczoraj, oczywiście jak była podstawa czy ta baza, to nie było widać, a teraz pani widać, że 14 punktów. 14 dekoracji. No ale jako jedna dekoracja liczy się niby jakby 3 za 3 dekoracje. Bo podstawa daje 3 i te... Tam dekoracja ze skarbowej, o to, właśnie zestaw zabawek plażowych, też daje 3 punkty dużo. 14 punktów to jest dużo. Jak na konkurs piękności. Zazwyczaj nawet z ostatnią dekoracją to jest 12 czy 13, nie pamiętam. Ale jak będzie dekoracja za 4000, to będę miał 15, to bardzo dużo. O. Fajnie, dojrzałe cytrynki, użyję sobie. Kombajn teraz, wykorzystany kombajn jest. Czyste bileciki przyleciały, to puszczę na następne. Dwa na trzy możliwych obecnie. Bo to jak Marzena mi jeszcze odda paczuszki, to będę miał 40 dodatkowe. Idę tutaj. Ale przy okazji mógłbym sobie coś tutaj nastawić, tylko tu trzeba bardzo uważać, żeby no dębów mam mało. Jak oddam 60, to zostanie 110, szkoda. Cedrów mam bardzo dużo. Sandałowców oddam 60, to mi zostanie 71. Mało. Tutaj ostatnio robiłem trociny i też poszło po 60 dębów, to szkoda. No dobra. Cedrów jest bardzo dużo, to sobie tutaj machnę na 2,5 godziny. A że podróż dookoła świata robi się no 5 minut coś około, to tu sobie puszczę piłki na 7,5 minuty. I fajnie. A piłek jest blisko 14 tysięcy u mnie. Gdzie one są? Ja tu po tej aktualizacji się gubię w tym. To powiem, przed tym wiedziałem, gdzie to są piłki. No, 13,975, mówię, 25 brakuje do 14 tysięcy. I akurat dojrzał już rumianek, jeszcze nie dojrzał. Sekunda, jedna, dwie, o tak. Już dojrzało tutaj. 18,23. 22,23 może być w sumie. Na 4 godziny. Tylko patrzę, czego mam mniej. W sumie tak samo mam.
A jest jeszcze coś na 4 godziny? Tak, cukini, ale to jest więcej. No, niech będzie. Narcyzu jest mniej. A tu wiadomo, jest tylko trawa morska. Fajnie. O, kolejny śmigłowiec przyleciał, dukaciki będą kiedyś. No, jest w miarę okej. Chociaż tu 110 tych ciastek to wymienię sobie. Okej. No i tak jak mówiłem. Podróż dookoła świata. Myślę, że to jest dobra ilość tego wszystkiego, co tu jest. Chociaż gofrów może mało, ale wystarczy. Dobra. No i wiem, ale jakiegoś tam arbuza nie mam w ogóle. Bo on ma taki kolor jak arbuz w środku prawie. Co to w ogóle jest? Jak to się nazywają? Jednorożce, tak? Jednorożec. Tak? Klucz? Ale to... jak już to będzie w tej skrzynce z narzędziami? No to nie wiem, chyba nie ma dwunastki. To jest dziesiątka. To jest dziesiątkę? To w saszetce jest tam, gdzie klucze od domu i od samochodu. Dobra, puszczam. Pyk! Koteł pierwszy, bo szybciej troszkę biega, chociaż nieznacznie, ale jest to jednak odczuwalne. I leci, to mnie tu leci. No nie, ja lubię bardzo ten utworek, kocham go. Podgłośnie, bo tutaj tak nic nie mówię. We'll be right back.
Jakoś Mariolka dodała więcej tych papryczek i jalapeno do tych tostów. Ostre. A to się wydaje tak, że Mariolka powiedziała, że dawno nie jedliśmy tostów i się wydają ostre. A ona po prostu dawno chyba nie robiła, miesiąc prawie, 3 tygodnie. I po prostu dała więcej papryczek i jalapeno, bo ostre. Bardzo. Ale to dobrze, bo ja lubię to. Tasiaś. Pisze i dobrze, haha. Dobrze, dobrze. No. Dobra. PSIA2501. Pisze smacznego. A dziękuję, dziękuję, już kończę, bo już... zostały mi 2 gryzy. Bo jadłem... Jadłem, nic nie mówiłem na podróży dookoła świata. Muzyczka leciała. Dobra, poczekam te... prawie 15 sekund. Nie prawie, tylko ponad to było. A. A? Lepiej tak odebrać hurtowo. 56 piłek, fajnie. No już mam ładnie ponad dużo, przekroczyło dużo 14 tysięcy. No i co tutaj? Tu jest 2000, tu jest 19, 1900, przepraszam. Oj, 19 tysięcy to by było bardzo dużo. Tu jest 1700, tu 1300. No ale to też, śrubokręty czy... Nie, co ja mówię, śrubokręty. No śrubokręty też na noc najlepiej. To klucze też lepiej na noc. Gwoździe to jak na przykład... Można puścić jak rano jestem na wiejskim. Tak w sumie... Tak jak sieje na 7 godzin też plony rano, to można gwoździa puścić. A teraz to w sumie... nie będzie nakrętka. Na pół godziny. Przyszedł nakrętek. No i ten. W wolnym czasie, jak będę oglądał sobie serial na komputerze i będę miał wywalone, co się dzieje w grze, to tak będę trójklikiem klikał. I sobie kliknę 2000 albo więcej. No ale teraz to szkoda czasu. Ja sobie właśnie ostatnio kupiłem ponad 2000. Nie starczyło na dłuższy czas, fajnie, bo to długo starcza 2000 nawet. A czerwonych żetonów to ujejku! 500... Prawie 530 tysięcy nie wykorzystam. Na nic innego jak... Nawet na to ciężko będzie wykorzystać w takim klikaniu po jednym. No. No, cześć! Martek poszedł. O, co to Ariasz czeka? A, bo ten głupi pies idzie. Na klatce takiego psa sąsiada, co drze ryja strasznie. Mam taki pies. No chyba mogą być też psy chore psychicznie, nie? Chociaż w sumie mówi się, że pies nie myśli, kiedyś takie było pojęcie, ale to jest chory psychicznie pies. Jak on się tak zachowuje, jak wariat? No dosłownie wariat, no ludzie też wariaci do psychiatryka idą. Psów się nie daje, no coś poradzić. A ten pies powinien się leczyć, jeśli by się dało tak. Jakąś kurację stresującą dla tego psa. Ale jest dosłownie wariat. Jak mu się bardzo sikać chce, to on wydaje niesamowite odgłosy. No, niesamowite jak niesamowite, po prostu jak zwariowany pies, ale naprawdę. Dobra.
No ale też to jest wina właścicieli, bo często zrobili siku, kupę nawet na klatce. No, to już jest przesada. Chyba ma słaby pęcherz albo odbyt. No a to już dobra. Podwodnik. Rybki pierwszego poziomu. Mało ich. Dwie są tylko tutaj. Na dodatek delfinek, który mnie pobił trochę. No i druga łatwiejsza rybka i trzeba szukać dalej, bo ja się nie... No tutaj na rybkach czwartego poziomu ja tu padnę na 100%. O Jezu, już znalazłem pierwszą poziomu gdzieś tutaj, ale nie z tej strony do niej, tutaj trzeba podpłynąć. O, tutaj, to jest słaba rybka, fajnie. Już widzę, że mam rybki na podbicie poziomu. Pierwszy poziomowy. O, to jeszcze jedna tutaj. Będzie chociaż drugi poziom, ale słabo. Bo drugiego poziomu na razie widzę też tylko dwie rybki. Trzy. Tutaj już się odkryła jedna. Ale to mało i tak. Czwarta się pojawiła. I trzeciego poziomu w sumie też mógłbym. No, jest więcej drugiego poziomu, fajnie. To nie jest ta taka najgorsza plansza, jest dobrze. Taka... easy medium, że tak powiem. Easy medium. DC food. No bo jest... Nie jest całkiem łatwo, ale jest łatwo w sumie. No, no, dam radę tutaj. Zaraz będzie... coś czwartą rybkę mogę skosić później też tam tą łodzią. Bez problemu. Zależy jaka rybka będzie. Chociaż... O, jak dużo się pojawiło. No to już jest easy. Teraz. Jeszcze na dodatek pełno tych fiolek zielonych. To tutaj w tym momencie wkroczyło na very easy. No. Chociaż pełno ryb na czerwono, ale to tak akurat przypadek, no. Że są tutaj. Ale mam czwarty poziom, podniosłem trochę zielonych kwiatek, tak więc spokojnie mogę na piąte poziomy już sobie pójść, nawet jakby to była właśnie ta rola. Nie mówię na to źle, to jest... Nie mogę sobie przypomnieć zawsze nazwy tego stwora. To jest... Małża, tak? Małża. No z tą z perłą to jest... Małża, nie? Ona ma perłę w środku, nie wiem. Chyba tak, kurczę. Ja się na rybach nigdy nie znałem. Bardziej się znałem na drzewach, ptakach. Czy chociażby na dzikich zwierzętach, a na rybach to słabo. A drzewa też słabo, no ale coś tam kojarzę, nie? Ale dosyć dobrze jestem obeznany w dzikich zwierzętach, bo tata był myśliwym. No i po prostu znam określenia, że sarna to nie jest to samo co jeleń. A dużo ludzi mówi, o jaka ładna sarenka, że sarenka to samica, a jeleń to samiec. Nie, to jeleń to jest duży jak koń. A sarna to jest mała jak pies, to jest co innego. A jeleń to jest byk i łania. A sarna to jest kozioł i koza i mały koźlak. No właśnie. To jest tak. Chyba nie wiem. U jelenia to chyba jest jelonek, ale nie wiem właśnie, czy to tak się mówi. Chyba nie. Nie pamiętam.
sumie. Chyba nie. Jelonek to tak zbyt bezpodpolicie by było. Tak jak u tego. U dzika nie jest dziczek, tylko warchlak. Ale to chyba tak samo jak u świni. Właśnie, ma mało życia jakoś. Muszę zregenerować, bo jeszcze padnę. Dobra, już mam full. Ale rybka siódmego poziomu jednak mnie pobiła tutaj. Ale dobra, mam poziom, tak więc nic nie stało. No. Na dziewiąte poziomy nie ma co się rzucać, ale to są szóste. Nawet na spokojnie jeszcze. Wybiję sobie poziom. Aż do siódmego jeszcze sporo. Ale delfinek, o dobrze, delfinka pobiłem. O, to dobrze. O, rybka, o właśnie, siódmy poziom, no już, albo już jestem na siódmym. No to wiadomo, że taką słabą rybkę na siódmym to bez problemu. O, fajnie, już mam ósmy. Będzie dziewiąty, to gdzie tu jest dziesiąty poziom, widać w ogóle? Nie odkrył się jeszcze. Nie, dobra, jest rekin. Tylko tak za chmurą trochę. Rekin jest za silny na mnie teraz jeszcze. Zabiłby mnie. A więc muszę mieć dziewiąty poziom, żeby na rekina. To jest ośmiornica, nie na dziewiątym poziomie. Ośmiornica jest średnia. Z trudności, no tak. Dałem jej radę. Delfika na ósmym poziomie myślę położę, bo mam ósmy. Tak. Monetki zbierać. Wiadomo, bo to jest głównym celem tej gry. Monetka. Oprócz osiągnięć, ale tam to już. O, matko. No właśnie! Za późno opowiedziałem, matko. 8. Ale to jest właśnie tak, zagadałem się, no! No, błąd streamera. Jakbym grał sobie sam, to bym tego nie zrobił. No, dobra. Za dużo gadania, za mało grania to się nazywa. Ja wiem, że jak ja sobie gram w gierkę, na przykład, nie wiem, Flashback 2013 bym grał i bym streamował, to na pewno by mi szło dużo gorzej niż gram sam. Albo w Off Hill Climb Racing, jak nagrywałem, to sam sobie grałem, to miałem skilla bardzo dobrego, a jak nagrywałem, to szło mi tak na raczej mniej niż średnio, tak średnio słabo. Więc no, to nagrywanie to naprawdę wyczerpuje skilla. No, że ogólnie wiejskie to jest gra, która skilla nie potrzebuje. No, ale ta, no, w łodzi podwodnej trzeba myśleć, nie? No i się przytrafiło. A ja tam nie rozpaczam, nic nie stało. To kurczę, nic tu w sumie prawie nie kosztuje. Ta energia jest za darmo, co tutaj. No, jedynie co wydałem. 5, zarobiłem 8, czyli tak 3 na plusie byłem, nie? No to tam. Dobra. O, rety, kabarety. Ale powtarzać mi się tego nie chce już. Rybki. Co jeśli chodzi o te rybki, to ja mam w dupie, olałem, nie robię. W ogóle, szczerze mówiąc. Chociaż wstyd mi trochę, bo powinienem chociaż tutaj... Tasiasiu. Pisze rety, spalone kotlety. Bardziej, no bardziej pasuje do tej wpadki, nie? O, rety, spalone kotlety. A tam kabarety to tak, no tak sobie pasuje właśnie. Masz rację. A, już zapomniałem, jak się robi rybki, bo ja to tak rzadko robię. Dobra, najpierw idzie ten. A wiem, zrobić zamówienie. Jak jest piąty poziom rybki, to pożyczam. Nie. Nie będę puszczał misji żadnej.
Bo sobie porobię, a poogarniam sobie właśnie cyk. Powyrzucam wszystkie zwykłe rybki. Teraz mogę wyrzucić wszystkie. One chyba są dokarmione już. Nie, nawet nie dokarmione można wyrzucić właśnie. To jest na ten plus. Ale to naprawdę długo, długo się trzeba bawić. O, tu już są te lepsze. Te spożywcze, że tak powiem. Bo tak są zwierzaczki, a tu są potrawy. No więc mam rybek w tej chwili. 20. Czyli dwa razy mogę kupić tutaj, tak? Albo jeden raz. No nie wiem, ale to szybko mogę to zrobić, że dwa razy będzie. No. I pik. Będzie jakaś dobra rybka w ogóle? Jest jedna pączkowa. I wszystkie inne do wyrzucenia, czyli 9 do wyrzucenia. Android. Się przesunęło, chociaż nie chciałem. Bo myszka. No i pięknie. I to i znowu. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Jest, lucky. Jedna. Jak jest jedna, to już jest dobrze. Bo może być zero. I znowu. No i powtarzamy tą nudną czynność. Unlucky. Nie uda. Trzeba wszystkie wyrzucić teraz. Szkoda. No i trochę się odzyskują te monety. No nie wiem czy... Pewnie podejrzewam, że połowa mi się zwraca. Bo tak to jak jest reguła w takich grach. Że połowę... A mam dużo tych monet to tam. Pyk. No, hot dogowa. Czy tam hot dog wyleciał, tak więc dobrze. Jedna jest. Koty. Nie, psów nie ma, ale ten, no ogólnie zwierzątka wrzucam, a potrawy zostawiam. To jest wina internetu, bo grałem na internecie innym, nie chyba, Elektra, w Gdańsku, na Wi-Fi i nic takiego się nie działo, więc... Jednak wiem, że to jest wina Playa. Było jeden raz, ale dosłownie na... Najwyżej, a to jeden raz w ciągu całego dnia na 10 sekund. To normalne na wiejskim, że raz na cały dzień się zrobi taki krótki ping, ale nie 30-sekundowy i tak często. No nie było 30 sekund, no. Ale było 15-20 sekund teraz, nie? Tak długo, długo. Nikt nie mówi, że są reklamy. A nie wiem, co w ogóle po co te reklamy, jak na tych reklamach nie zarabiam nic. Zero. Wyłączę to zarabianie na reklamach, bo... Ja nic z tego nie mam, to mnie okradają. Ja to wyłączę, naprawdę. Nie chcę zarabiania na reklamach, przynajmniej widzowie będą mieli spokój. Tasiaś, pisze, nie ma reklam. Ja wiem, ale ja to wyłączę całkiem, żeby nikt nie miał reklam, bo... O, to jest oszustwo, bo ja mam 0 centa z tych reklam, które jednak są, nie? Bo żeby chociaż miał z całego streama 1 cent, a tu 0, 0, 0.
A z... jak suba ktoś kupił... Kasiaśl. Pisze nie ma. Tak, tak. Ale suba jak ktoś kupił u mnie za 3 dolary... Nie, 4 dolary. 3,99, nie? Czy tam... Nie, 3,50 chyba było, ale podwyżka była teraz. No ale 3,50 dolara, to ja dostałem 17 centów. Więc to jest totalne zdzierstwo. Pisze to akurat lipa. 17 centów z 4 dolarów to jest... No gorzej niż na YouTube, nie? Dużo gorzej. YouTube bierze 50%, a Twitch bierze 95% dla siebie, nie? To już jest... O. Masakra. No tak, ja naprawdę wezmę po streamie. W tym streamie wyłączam zarabianie na reklamach, żeby widzowie mieli święty spokój, bo to... Nie chcę, żeby zarabiał... Bank Światowy na mnie, bo w sumie to najwięcej z tego ma Bank Światowy, tak szczerze mówiąc, ani nikt inny. Właśnie Marzena mi klika, to zaraz sobie pójdę na społeczność. Jak to, nie, już skończyłem, bo to jest nudne. No trzeba sobie usiąść, serial oglądać i tak robić. No to jest bardzo nudne czynne, że... Zwłaszcza, że tu chyba kilka razy z rzędu mi nawet nie wypadła żadna ryba. A teraz torto... O, tu jest dobrze, bardzo dobrze, bo dwie rybki potrawowe. Tortowa i pączkowa, no to już dobrze. No. Kupić nie mogę, bo jest 34. Ponad, za dużo nawet. Więc... A dobra, no ten. Sam nie wiem. Puszczę tutaj, tak, ale nie puszczę zwykłej rybki, tylko potrawową, żebym mógł później wyrzucać zwykłe rybki, a tutaj pożyczyłem? Nie pożyczyłem właśnie. Kopytkowo. Dudza. W sumie bardziej z kopytkowo jestem zaprzyjaźniony, bo piszemy ze sobą i wysyłamy sobie drzewka przyjaźni, a Dudza to jest dobry gracz, ale nawet nie ma z nią kontaktu jakoś specjalnie. Kopytkowo, dobra. Ciach. I tak kopytkowo dostała 5 czystych biletów ode mnie. Ja dostaję dużo nawet, bo ludzie... bo to właśnie trzeba mieć rybkę 5 poziomu, a ja mam tych rybek 5 poziomu więcej. Właśnie. No chyba im więcej, tym lepiej, nie? Ale ja chociaż nie wiem, czy wystarczy jedna 5 poziomu, ale po prostu... Mam takich ludzi, co pożyczają, nawet dosyć sporo tych czystych biletów dostaję w tych prezentach, a... dużo mam do odebrania kumpelskich w tej chwili. A nie będę tego robił na streamie, bo to nudne jest, nie? No, zapomniałem, rano miałem... Play niestety się odezwał, lagi. No nie, no rano miałem, pamiętam, o 8 czy o 10 jakoś, o 10 chyba patrzyłem. 66 tych kumpelskich, teraz już 99+, no. Bo tutaj, nie wiem, jakąś w ogóle jak na przeczytać jego na nick tej osoby, na prywatnym, Surya Julius jakieś, wysyła mi, pisze ze mną, a nawet nie wie, że ja streamuję. Ja napisałem, chodź na stream, a nie pierdol. No, ale nie wiem, czemu płaczę. Wysyła mi reakcję płaczącą.
Więc nie wiem. Czterysta. Pisze bardzo brzydko X. Oj tam. Zaprosiłem gościa na stream po prostu. No tak. W tym moim sławnym... tym moim powiedzonkiem, tudzież aczkolwiek owszem, chyba będę kończył streama. Nie? Bo nie ma co robić już właściwie. Mogę pójść jeszcze ewentualnie do Marzeny odebrać kończynę po... Nie, zasiedzę się już na jutro. Nie będę siał kończyny. Pasuje na... Może, dobra, nie będzie te 14 godzin. Szkoda, że nie ma na 13 godzin, bo by pasowało. Nie, fajna muzyczka, nie powiem. Taka polska. A może więcej godzin? Nie wiem, wszystkiego mam dużo. Dobra. Z drutu tutu gwoździe z drutu już miało popłynąć, tylko się przesunęło. Kalafiory na 18 godzin. A co tu się stanęło, że to nie dojrzało? Nie kliknąłem ostatnio. Radko, dwa razy zapomniałem o tym drzewie. Dobra. Dobra. Jaka sielska muzyka, normalnie. Tak patrzę, co mam dużo. Wszystkiego mam dużo właściwie. A oliwki długo rosną. Chociaż w sumie... Pikantną quiche można by zrobić. Dorobić. Mam... Esencji mam wystarczająco chyba jak na chińską paprykę. Dobra. Będzie o 22, 23 prawie. Jeden raz, a resztę esencji się jutro dorobi. Starczy spokojnie esencji. No i fajnie. Więc pikantne quichy się dorobi. O, godzina to już dawno minęła, nie? Tak, ponad półtorej godziny prawie streamuję, sobie świeżo zobaczę, dokładnie. No, będzie prawie półtorej godziny. To tu już... mogę. Nie chcę tych przerw reklamowych, bo mnie to tylko rozprasza. Wyskakuje mi taki mały napis. Przerwa reklamowa w toku, przerwa reklamowa kończy się za... Dokładnie pokazuje czas, kiedy się kończy i po tym mi pokazuje, no, twoi widzowie wrócili. A to jest gówno na kółkach, bo no, wcale nie ma tej przerwy reklamowej dla nikogo czasami. Rzadko kiedy. I na dodatek... Nie dość, że komuś przerwie tego streama, to ja naprawdę nic z tego nie mam. Bez sensu. Tasiasiu. Pisze, nie ma wcale. Wiem, że... No nie, no czasami jest, rzadko kiedy, nie?
ktoś czasami napisze, o jest reklama, o nie, reklama, smutna buźka, ale to tam raz na godzinę jedna osoba, nie? No, coś takiego. Wiem, jeszcze nie kończę streama, zrobię sobie jeszcze jedną rzecz, której nie zrobiłem. I to taka rzecz, która będzie trwała, no nie wiem, z 10 minut. Nawet przedłużę streamika. Rzecz, którą nie będę odkładał już na później. I w taki sposób mogę przejść na wyspę, bo i tak, bo wyspa się szybciej załaduje, dużo. A i tak będę wychodził. Bo poklikam sobie od 16 do 30 biletu rejsu handlowego, czyli przechodzę do znajomych potrzebujących pomocy. Żebym tu ja wiedział, czy to jest Rusek czy Ukrainiec, ale skąd mam wiedzieć? Folwark się nazywa. Folwark. Dobra, idę do Folwarka. Oczywiście, jak tak staram się dokładnie, ale zazwyczaj robię to dokładnie. No chyba, że jest 23, to już. No ja tym się czasami nie chcę już o 23 nawet tego robić. Zostawiam się, odpuszczam sobie. To szukam owieczek. No ale tu nawet dosyć ładnie to wyglądają te dekoracje. Dobrze się klika. Ale pan Folwark. Jest owieczka! Jedna, druga, trzecia, czwarta. Dobrze, nawet są do kliknięcia. Dobra, owieczka. Zwierzaków się nie karmi, targowisku nie ma nic nastawione, a więc pyk, tutaj widzę, że wszystko dojrzało, nie ma posiane. Szkoda, że nie posiał, bo chociaż można było pokraść krzątki. No i kliknąć 5. Drzewa dojrzały. O, a tutaj powiem, że bardzo podobnie, wręcz... Farma taka bardzo dobrze skopiowana prawie, że jak od Cherry. Cherry ma bardzo podobnie farmę zrobioną. Nie polubiłem, to więc polubiłem już teraz. I... Tylko Cherry tutaj ma owieczki, no to jest inaczej oczywiście, nie? Ale bardzo podobnie ma jak Cherry. No tylko, że Cherry ma jeszcze chyba wodę. To też jest woda, no. Tylko inaczej, wiadomo. No. No nie ma tych domków takich, co to są? Skrzynki pocztowe ponastawiała, czy co? No tak. Emre Reis, nie wiem, czy to chłopak, czy dziewczyna. No dobra, i oczywiście pyk, pyk, to wygnę... Ojejku, co ja nacisnąłem? Nawożenie. I 5, i rejs handlowy chyba kliknąłem. Zgadza się, tak. No i to jest 17, idę... Po 18. No i... A jest, już widzę owieczkę, tak więc bardzo dobrze, szybko znalazłem. Polubię Laluna. Zabiorę bilecik. Niech będzie, że nawiozę ryż. I znikam. To się robi dużo szybciej niż kumpli. Tylko to szukanie owieczek, bo u kumpli to dokładnie wiem, gdzie są. No, u znajomych ciężko, ale jest największa owca. Nie wiem, jak ona super owca się nazywa. Tak, tak, tak. Polubię standardowo. Coś nawiozłem, coś ukradłem pomidora, widzę. Nie ma targu, bo na targ też chodzę kupić, chociaż jedną rzecz. Rejsik handlowy i dalej. I fajno. Nie, już widzę owieczkę, zerknąłem, jest tutaj.
Play. Niestety odmówił posłusznie. No często to jest. Mówię, że na Vectra w Gdańsku to było... Jeden raz się zdarzyło na 7 sekund taki ping, a tutaj to się zdarza co 5 minut na 20 sekund, więc to jednak jest wina providera, zdecydowanie, no. Bo przecież na jak gdzie indziej działało bez problemu, a tutaj działa do dupy i na dodatek tutaj jestem po LAN, po kablu, a tam byłem po Wi-Fi, no to tym bardziej, nie? No. Chociaż w sumie ten BlueStack to emuluje Wi-Fi, ale to i tak jest po kablu. No. Superowca wziąłem. O, jest targowisko, mogę coś kupić. No chyba, żeby były chipsy. Miodzik wezmę, dobra. Chipsów nie kupuję, bo sam zarabiam na tym. Ale nie parasolek. O, jaki ładny to jest. Fajnie, no nawet przykuło to moją uwagę, bo to jest taka sypialna. Chyba z tych premium, nie wiem. Nie widziałem takie jeszcze. Może coś, Soniusia, to jest Daruś, kupił może za pieniądze wystrój statku. Nie widziałem jeszcze takiego. Daruś zrobił statek Soniusia. Wysoce prawdopodobne, że Darek ma dziewczynę Sonię. Co? Jakby, żeby inaczej, nie? Albo dziecko. Może być córka Soniusia. No, to już tam tak. Jest super owca znaleziona. Dużo się trafia owiec. TESIA 2501. Pisze, no właśnie, ja też na chipsach zarabiam i parasolkach. No tak, tak, tak. Co godzinę lecisz. Jak wystawisz przez 6 godzin lub więcej chipsów parasolek, to przy okazji masz pakiet targowy i tak leci. No. Tylko nie odbierasz tych chipsów i parasolek, tylko po prostu dorzucasz, to się sprzedaje. A jak już idziesz spać, czy nawet nie, jak nie idę spać, bo ja już o 23 zapominam odebrać. Już się tak przyzwyczaiłem, że o 22 już odbieram targowisko, bo o 23 już zdycham ze zmęczenia i zapominam o tym. Jest! Znalazłem owce. Już myślałem, że nie ma. Dobra, fajnie. Idę. Jeszcze 7, tak? Czyli 6, 7, tak. Tu jest strasznie nawalone. Jak są za blisko dekoracje, to nie można nawet zobaczyć nic. Ciężko, ciężko. Nie, to jest źle postawione, bo na wciskane obok siebie i... U mnie to też są tak nawciskane, ale to wiadomo, u mnie nie ma problemu, bo ja mam tam, gdzie ponawciskane są, to są absolutnie same niebieskie szczotki, a tu to nie wiadomo, co jest. Dobra, na pewno wziąłem niebieską szczotkę. A2501. Pisze Illimit, na pakiety ja co innego wystawiam. Illimit. Ale limit właśnie likwidujesz po części w ten sposób, że wystawiasz. A nie odbierasz sobie tych, nie bierzesz sobie tych pieniędzy za chipsy, tylko na koniec dnia sobie bierzesz i to jest wtedy... jak jest dużo parasolek sprzedam, to jest nawet milion, albo blisko miliona zarobku dziennie. Albo jak naprawdę... Ja jeszcze śrubokręty bym wystawił kilka razy, to już w ogóle. Ale nie po to są śrubokręty u mnie, żeby zarabiać. TESIA 2501. Pisze wow. Nie, no naprawdę, jakbym same parasolki, dużo parasolek miał, i same parasolki z Kiwi wystawiał,
i całe targowisko, to 1 200 000 wtedy jest, nie? Na spokojnie. W zarobku na całym targowisku. Tylko z parasolkami to jest taki ten myk, że możesz odebrać sobie jeden zestaw 10 parasolek i już tyle. Już jak drugie parasolki odbierzesz, to już masz limit. A chipsy to jeszcze można na chyba 4 razy czy coś. Pięknie, od razu owieczka była. Tutaj widzę, że wszystko dojrzało, tak więc tutaj sobie owies. Pokradłem, bo to chyba się jeden kradnie z tego, z tych 5. No i jeszcze 4. Dosiolek. Dosiolek rosołek. Nazwał się dosiolek, ale ja to dosiolek rosołek. A to nie wiem, co to za nazwa. Kasia, dobra, nie będzie Kasia. X Kasia X. Ksiasaks jeszcze sobie napisała ID. Dobra. Też nieciekawie, bo nie widzę, co to. Nie widzę owieczki, ale już widzę, że to jest lalka tutaj, tak więc pyk. Niebieska szczoteczka. Nawiązań to nie wiem, nie można zobaczyć, jakie to plony. Nie widzę dokładnie, co dorośnie, ale nawiozłem. I u Ksiasaks. A po co ja te zwierzę patrzę? Nie trzeba tutaj u znajomych. A dobra, rejs handlowy później, bo teraz tu widzę, że targowisko ma. Minus 50, stop! Ojejku, a dobre. Rączki takie można zrobić. Minus 50, stop. A stop to każdy zrozumie. Ta, dobrze! Dobry pomysł. Minus 50, stop. Też tak napiszę chyba stop. Bo stop. TSIA 2501. Pisze trzcina cukrowa, to jest. O, no widzisz, ja nie wiedziałem. Dobry pomysł, bo stop to jest międzynarodowe słowo. A rezerwacja, no to tak słabo się tłumaczy. Reservation, rezerwacja, nie w każdym języku pewnie. A stop to jest międzynarodowe słowo. Też tak zrobię, tylko nie wiem, jak te łapki zrobić w dół. Trzeba znaleźć w Androidzie. Ale dobra. Ale to no nie muszę mieć łapek, ja sobie napiszę też stop. No ale dobra, minus 50 nie można. No, fajne rzeczy sprzedaję, to ja wezmę sobie mąkę przedną. Dobra. Pik, 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 pik. A nie, to nie kumpel, co ja robię? Dobra, pik, dalej. Pik. No jeszcze 3. Brudne mam paznokcie, trzeba wyczyścić. Jest owieczka u laguny. TSIA 2501. Pisze na telefonie te lapki. No wiem, że na telefonie, na Androidzie. Dlatego powiedziałem na Androidzie, bo to znaczy to samo, to telefon. No raczej na telefonie to słabo, bo klasycznie telefon to jest cegiełka taka, jak stara Nokia albo jakieś z klapką. No to słabo. A tak praktycznie to teoretycznie telefon taki, który wszyscy teraz mają, to się nazywa smartfon. Prawdziwe słowo. Smartfon. No. Ale to wiadomo, każdy mówi telefon. Nie. Wercia nie była polubiona przeze mnie. Tu ma dosyć fajnie, bo widzę owieczkę, ale już kliknięta jedna. Więcej owieczek nie widzę, jakoś dziwne. A powinny być obok jednej owieczki druga, nie? A tu jest tylko jedna owieczka. Nie wiem, czemu jedną owieczkę tylko wystawiła. A to, co tutaj widzę, to są chyba niebieskie, fioletowe szczotki. Tu po lewej w rzędzie, ale tu jest lalka, dobra. Niebieska szczoteczka. Drzewa jej nawiozę, najlepiej drzewa, tak myślę, uważam.
Drewka chyba najlepiej. Pyk, pyk, pyk. I do ostatniego lecę. No i tak polubią farmy przy okazji, bo zawsze trafi się jakaś do polubienia, nie? Może będzie owieczka, lalki są fajnie wystawione, to na pewno będę miał niebieską szczotkę. W zasadzie to ten... Tak jak fajnie tutaj wystawiła te lalki, to ja bym miło zobaczył nie lalki tutaj, tylko owieczki w tej próżni tutaj. No ale nie ma. Dobra, wezmę lalkę. O! Teraz w tym gąszczu tutaj dwie owieczki zobaczyłem. No ale tu jest ciasno, tu nic nie widać. Trzy owieczki nawet są. Cztery. Pięć. Pięć owieczek. Ale to taki gąszcz, że tutaj nawet nie było widać ich. W tych szczotkach do kliknięcia. Więc ciężko. Jakby to był mój kumpel, to bym wiedział, oczywiście. Ciekawe targowisko. Minus rezerwacja, nie ma nic na minus, jest na plus 401 rzecz. No myślę, że sobie wezmę potrawę, bo tego zawsze za mało. Chociaż mam 500, no ale dużo, dużo, bardzo dużo potrawy. Jakiś nudny utworek, ale niech leci sobie ta muzyczka. Niepotrzebnie to patrzę. Cyk. I tak patrząc jeszcze... Drzewa mogę nawieźć, nie? A, targowisko już patrzyłem, tylko pokazuję szóstkę, bo jest zablokowane, mogę wrócić. Wracam na wyspę. Standardowo. Byłem na wyspie, wracam na wyspę. Dzisiaj, nie wczoraj wieczorem, czy dzisiaj rano? Jakoś tak, ostatnio oddałem dwa kwiatki przyjaźni. Oddałem kwiatek dla Agnes i oddałem kwiatek dla Kopytkowo. Ale kalar to dałem wcześniej. Skrzyżowałem dwa kwiatki od Tree Farm i jeszcze od kogoś, chyba od... Nie pamiętam. A tutaj od wilku już dojrzał, ale nie mam kolorowej prumerii. A ja lubię kolorową plumerię. Bo często daję kwiatki kumpelskie. Jest. No i dobra. To jest babeczkowo od wilku. To oddałem już. Skrzyżuję, zobaczę, może będzie coś z tego. No ładnie, super, bob melkowy. Cieszę się. A że jest nowy dzień, to se posprzedaję. Bo wiadomo, muchówkę, chryzantemę i tak dalej, w sumie wszystkie te za monety, nawet chyba z kolorową plumerią. Już sprzedaję, żeby dukata mieć kiedyś. Czy tam dwa dukaty? Nie pamiętam. TESIA 2501. Pisze Lizakowy, to jest. No dobrze, masz rację. Tak, Lizakowy, no, ale bąbel taki, więc pomyliło mi się. No. No i jest. A co są w ogóle kwiatki bąbelkowe? Nie, bąbelkowe to są plony na kurorcie. No właśnie, właśnie. Nie ma bąbelkowych kwiatów. To jest w ogóle głupotę powiedziałem. No, tutaj sobie wszystko dojrzewa. Mam jeden super. Mam dwa super, przepraszam. Jakby ktoś oglądał ten filmik, czy tam stream jeszcze ogląda na przykład, no to jest miejsce, można postawić super. Będzie widać, że jest nowy super. Tu jest super, nie? To już oddałem. Jak ktoś zobaczy, że są dwa super postawione już, nowe, no to nie stawiać więcej, bo ja nie mam więcej do oddania. No ale jak tutaj, o, w tych miejscach
Będzie jeden super, to jeszcze jeden może ktoś postawić. No. Śmigłowiec tu już chyba dawno przyleciał. A nie wiem w sumie czy... Nie, robiłem niedawno. Nie... No, a zresztą nie wiem kiedy robiłem, zapomniałem. Czy dawno, czy niedawno. Czy dopiero przyleciał, czy wcześniej. No i fajnie. Nakrętki się fajnie zrobiły. 19. No dobra. Puszczę na 15 godzin klucze. I fajnie. Smętna na tej muzyce, można zasnąć, tak jak mówi Teresa. Też zasypiam na tej muzyce. No lubię fajną muzykę, ale nie, ten typ, nie, tak nie, to... XTD zrobił fajną muzykę, to zrobił taką, która... Jak nie trafiła do mojego gustu, no ale... Wiesz, gusta są różne, może komuś się podoba, więc nie wyłączam. Już się skończyła na szczęście. Można by jeszcze... O, wiem! Chociaż nie wiem. To znaczy wiem, ale muszę tutaj ogarnąć. Kalafioro sobie trochę nawiozę. I tak sobie farmią wykorzystam na... A za dużo, ale dobra. Na chińską paprykę. Jak już to nawiozłem, to wszystko zbiorę. Ciach! Ciachu machu! Bum bum bum! Hop! Tralala! Siup! 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 Nie było długata! Hop! Siup! La 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 la. Bend. Hop. La la la. Hop. Cyk. Hop. Bend. Siup. Pizdu. No i jeszcze tra la la la. Matko, co to za muzyka? Brzaski jakieś. No i teraz posiać. Za dużo, zdecydowanie za dużo zrobiłem miejsca. A, to nie szkodzi, dobra. Mam nawoz, super nawoz, dużo. Czy ta papryka? Ona na końcu gdzieś była, nie? O, no tak nie, ta całkiem na końcu. Ale dobra. No i to mi się tam odzyska. Po części chińskiej papryki na... Może na następny raz starczy, nie? No. I to będzie jutro. Fajnie. No bo tu jest 19, to za mało, zrobi się. Tyle, że styknie na następne sianie chińskiej papryki. To będzie tak, przed 23 mi pasuje, nie spieszy mi się. No, to muzyka z wrzaskami, masakra. I tutaj, no, zrobię sobie dużo masła.
To mogę przełączyć na ulubiony. Tutaj mogę sobie odebrać czyste bilety od Marzeny. No play proszę, no. Działaj po ludzku, a nie po patologicznemu. Chociaż w sumie, co ja gadam, przecież ludzkość to patologia ogólnie, cały świat jest patologią. No, coś źle powiedziałem. Właśnie ludzkość to jest patologia, a coś co nie jest patologią, to nie jest ludzkie, mi się wydaje. Szczerze mówiąc. Dobra. No i później jeszcze puszczę dwa razy czyste bilety i to styknie, albo może nie wiem, czy starczy. No. No, w sumie to mogę jeszcze nie kończyć streama. Zrobię tablicę zamówienia, to już dosłownie wykończenie. Polerka i malowanie lakieru i kończenie. Matko! Zabzduraj! Braknie mi odświeżenia zaraz. Nie mam mocy, zużyłem. Ale tych odświeżeń jest dużo. 4 wystarczy. No. Lalek też nie robiłem. Ale to jest dosłownie 3 kliknięcia, więc... No. No niech będzie 4 kliknięcia, ale... 6! Matematyczny. Czeski błąd. Dobra, 6 kliknięć. No i tyle. Te prezenciki to sobie odbiorę, jak będę oglądał tajemnicy Smallville, już kończę. Już na wykończeniu 10 sezonu nie jestem, że... Już w sumie widać, że to koniec i tak... Widać ten koniec, aż tak nudno się zrobiło w tym serialu. To 4 odcinki zostały, czy 5 do końca. Ech, ta wyspa, no kurde! Bo ja przechodziłem, tak, z wyspy na farmy się ładowała, to tak działa. Myślałem, że szybko przejdę na wyspę jeszcze. Dobra. O, bomb się narobiło. Znajomi pooddawali. Podbierali prezenty. Nie, tego nie cierpię. Ja będę widział takiego z kwiatem. Białym. To więcej mu nie kliknę. Muszę pamiętać, taki z białym kwiatem takim, to więcej nie kliknę bomby do niego, bo 3 przez 3 dni dopiero odebrał prezenty. Nie cierpię takiego czegoś, tak jak, nie wiem, no są, już nie będę wymieniał kto, ale są tacy ludzie, którzy odbierają prezenty po 3, po 5 dniach i później z kopalni 3 albo 5 bomb odbieram i Ja zawsze byłem przeciwko temu i później takim osobom nie puszczam. Bomb. Jak zobaczę takie 3 czy 5 bomb, to już pamiętam, że tej osobie nie. Nie wiem kto, ale miał awatar białego kwiatka, coś jak lilię czy coś takiego. Albo coś białego. Bo lilie to mają takie duże kwiaty. No a tu mniejsza z tym, dobra. Jajku. Tu za 7 minut. To już dwugodzinne prezenty się nie doczekają tego streama. No. No możecie się pożegnać, nie? Ci co są aktywni. Ja już chcę kończyć, a tu jeszcze pa. Tasiaś, pisze pa. TESIA 2501. Pisze pa. Papa Tasia, papa Tesia. Tesia. Pa. Cześć. No, to... trzymajcie się. Do następnego. Hejka.
Nie wiem, czy jutro. Czy jutro będę miał pomysł na streama, czy na filma. No więc się okaże, nie? Cześć, ma.